Nie. Się? Mamko! Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Adam kontra Tata. A co w dzisiejszym odcinku? Strzelamy! O co chodzi? Będziemy robić domek lęgowy. A później pokażemy, jak wieszamy na drzewie. To jest, zaczyna się wiosna, także ostatni moment, żeby zrobić coś takiego. Prawdopodobnie zagnieżdżą się w tym sikorki. Dobra, weź tu stąd. No także, a resztę co tam, zobaczycie. No po prostu. Wszystkie elementy już mamy gotowe. Kto szybciej skręci domek lęgowy? Czyli ja go skręcę szybciej. Proste i logiczne, nie? No. Portki mi się trzęsą ze stresu. No. No dobra, no. 3, 4. Równo jeszcze trzeba, ja pierdykę. Ja zapomniałem, jak to miało iść. Ła, w rękę sobie skręcił. Ty, no ten... Mało skręt. Ten daszek jakiś niepasujący. Ty ich nie policzyłem. Ła, przewierciło mi palca. Ty, za mało skrętek. No za mało, za mało. Ale tych nie policzyłem, no tych. No co? Dziękuję. Ale bajerka. Ty, bo to jest. Tu mi nie zejszło. No dobra. Żeś mi tak, tak mi, żeś mi ten. To wykręć. Nie da się podkręcić. Także zgłaszam sprzeciw, ja chcę rewanż. Krzywo miałem nawierconą dziurkę i mi zeszło. Dobra. Co krzywo, to to nie druga sprawa, zabrakło mi wkrętek. Tata odliczał. Ale mnie też. No, także, a teraz powiesimy to na drzewo. Dobra, ale komisja sprawdza, czy to w ogóle jest dobrze skręcone. Lepiej niż ty. Dobra, dzisiejszą konkurencję wygrywa Tata! Jest! Czyli pewnie. Wiedziałem, ale pewnia. Równo w początku szliśmy. No nawet. No, może... A teraz no. Najprzyjemniejsza chwila, czyli bierzemy. Będą na jednym drzewie wisieć trzy domki. Nie, nie. Tu powiesimy na tym. Ja parę stary jeszcze. Tak, a na buchu. No ale tam już jest. A tu tak. Dobra, wieszamy, także. Tu, zobaczcie jeszcze jak wieszamy. Elegancko. O, tutaj. Jak pięknie. No to aż tak musi się trzymać. Dobra. Siedzi. Gratuluję. Pomachaj. Czekaj. Dab na drabinie. Jeśli wam się odcinek spodobał, taki nowy, inny, oryginalny, to zostawcie nam łapkę w górę i subskrypcję. I tyle. Subik, łapka i komentarz. Bardzo mile widziane. Tak jest. A teraz idziemy na drzewo. Jo, ciu. Kamerę do ręki.